Nadszedł w końcu ten czas na drugi już odcinek z oglądania najlepszych polskich TikToków. Tym razem będą to TikToki z pieskami, a to z tej okazji, że pokażę wam dzisiaj tutaj mojego nowego pieska. Oczywiście żartuję. Te osoby, które dłużej mnie oglądają, to raczej wiedzą, że mam już 4 psy, więc na razie 5 naprawdę nie potrzebuję. Chyba że będzie to piesek sztuczny, nieprawdziwy, zabawkowy. To takiego mogę przygarnąć. Jest to interaktywny, balonowy piesek. Squeaky się nazywa. Wygląda właśnie jak napompowany balon. No, spokojnie, możesz się uspokoić na chwilę. Ej, nie schodź mi z pudełka, ziomeczku. I on potrafi, wiecie, różne sztuczki wykonywać. Teraz, nie wiem, jakiegoś szału tutaj dostał. Pokaż, co umiesz. Cyk, usiadł, dobra, już myślałam, że spadnie. O, prosi! Coś powinnam ci dać, jakiegoś przysmaka, ale nie mam. Pokażę wam jeszcze później, jakie Squeaky potrafi robić sztuczki, bo potrafi też pierdzieć i sikać. Nie wiem, czy to jest sztuczka, ale... ale takie różne rzeczy umie robić. Ale teraz obejrzyjmy te najlepsze polskie TikToki z psiakami. Widziałam tego TikToka. No, w ogóle nie wiedziałam, że on jest polski. To jest dopiero beka. I pies się niby, wiecie, przestraszył i też wyrzucił smakałyka. Wydaje mi się, że gościu mu po prostu, wiecie, wydał komendę, żeby to wyrzucił i dlatego tak zrobił, nie? Bo raczej żaden pies by nie skumał, że to niby jakieś trujące jest. Dobra, lecimy dalej. Teraz będę oceniać psią rodzinę. O! Temu daję 9,10, bo nie wygląda, jakby się cieszył. 100/10, kocham cię, psie. 1,000,000/10, wszystkiego najlepszego. 5,000/10, 100/100. Teraz będę... Oceniam psie urodziny, w ogóle co? Napiszcie teraz w komentarzach, kto z was też świętuje urodziny swojego psa. Kto mu wyprawia, wiecie, urodzinki. Ja nigdy swoim psom nie robiłam, ale to może dlatego, że po prostu mam ich więcej, bo może gdybym miała jednego, to wtedy rzeczywiście jakoś bym pamiętała tą datę jego urodzenia i coś bym zorganizowała. W ogóle później wam jeszcze pokażę moje pieski, bo nie wiem, czy wszyscy w ogóle ogarniają, jak one wyglądają, mimo tego, że na moim Instagramie często je pokazuję, ale wiem, że no nie każdy ma Instagrama i nie każdy go śledzi. Ale trzeba przyznać, że ta typiarka jest niezła, niezła, to było śmieszne. To ja mam najlepsze ślinki. Po co jest w ogóle? Ma 10. Czyżbyś zjadł cytryngę? 100/10. Ten piesek chyba palił marihuanę. Stoi ode mnie 420/10. O mój Boże, skąd to się wzięło moje foto z imprezy? 10/10. Moje foto z imprezy! Moje foto z imprezy! No, ja po imprezie bardzo podobnie śpię. No, bardzo, bardzo podobnie. Jak dalej się okaże, że kolejny TikTok to też będzie ona, to śmiechnę. Juki, przytyłaś! Przytyłaś! E, gruba! Moje psy ze mną też bardzo często tak gadają, a głównie Esta, ona się po prostu ze mną kłóci czasami. Ona wie, że ja do niej coś mówię, albo coś jej, wiecie, nie pozwalam, a ona i też gada. Czekajcie, zaraz wam pokażę, może znajdę jakiś filmik jej. Esta. Tu mam coś, jeszcze Esta. Jak był śnieg. Halo, Esta! Kto pamięta jeszcze z was śnieg w ogóle? Esta, gdzie się leci mówiła? Esta! Prawie jej nie było widać w tym śniegu. Śnieżką? Masz. Tak właśnie lubię denerwować swoje psy. Rzucać w nie śnieżką. Wydaje mi się, że ja chyba też kiedyś jakiegoś TikToka swojego wrzuciłam z psami moimi. O, tu jest Esta i Lucek. 5, 4, 3, 2, 1. Boże, to było 3 lata temu nagrane. One ogólnie mają szała, jeżeli chodzi o piłki, nie? To jest, słuchajcie, rasa Papillon, rasa psów Papillon się nazywa. Dokładnie spaniel kontynentalny miniaturowy Papillon i one są, słuchajcie, po prostu uzależnione od piłek.
Lucek jest do tego stopnia uzależniony od piłek, że jakbym mu prawdopodobnie rzuciła w ogień, to on by po nią pobiegł, nie? On po prostu się nie zatrzyma. Nieważne, czy wiecie, jakaś dziura będzie, skarpa czy coś, on się tam właduje za tą piłką i nie patrzy, co jest trochę też, wiecie, niebezpieczne, bo... No bo może mu się coś stać, więc trzeba tak, wiecie, trochę uważać, no nie? Pokażę wam teraz najśmieszniejszą chyba funkcję Squeakiego. Będziemy go tutaj przebijali niby taką, wiecie, igłą. I to mega śmiesznie to wygląda. Mam nadzieję, że mi tu nie spadnie. No, pokaż Squeaki. Dobra, jeszcze raz, może teraz mi się nie wywali. O! Cyk! Gleba! I zobaczcie, on normalnie sam też potrafi wstać. Ten pies to jest jakaś magia, nie? Moje psy nawet czasami same nie potrafią wstać. Możemy też Squeakiego nakarmić. No jedz, jedz. Albo pij, nie wiem, powietrze czy coś. Spierdziałeś się, chłopie. Spierdziałeś się. Jeszcze, jeszcze masz jedzenia, no. No. I teraz się zsikał. Super! Ale chociaż nie trzeba sprzątać jak po prawdziwym psie, no nie? Patrzcie, można go jeszcze po brzuszku podrapać. I on aż się przywrócił na plecy, żeby go tu drapać. Normalnie, serio, jak prawdziwe psy. Moje też uwielbiają być głaskane po brzuchu. Tylko takich dźwięków nie wydają podejrzanych. Dobra, lecimy dalej. Oceniam psy już się wyłączył jak ludzie. 10/10 tak wygląda moja mama, jak wracam po imprezie pijana. O Boże, na 10! A to mój stary, 10/10. 100/10, oj młodsze. Co to jest ta małpa Polina? W sensie, wydaje mi się, że ja już jakieś TikToki z tymi psiakami widziałam, bo w ogóle ja przez to, że lubię te zwierzęta i jak jakieś TikToki mi się ze zwierzętami odpalają, to ja praktycznie zawsze je oglądam i później mam ich, wiecie, dla ciebie coraz więcej tych TikToków ze zwierzakami, więc w ogóle cały mój TikTok wygląda, że ja oglądam tylko słodkie zwierzęta, no nie? That is my baby dog. O, mały kawalier. Ale wszystkie szczeniaczki są słodkie, no. Widzieliście kiedyś małe świnki? Małe świnki? Nie, no, aż musimy to, aż ja muszę wam pokazać. Little pig. Ciekawe, czy będzie się coś takiego pokaże. Słuchajcie, po prostu małe świnki dla mnie są ładniejsze niż szczeniaczki, przysięgam. O Boże, zobaczcie to. You're my honey bun, sugar plum, pumpy and yumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickle spickle. You're the apple of my eye. Przysięgam, mam normalnie łzy w oczach, nie? No po prostu małe prusiaczki to jest najcudowniejsza rzecz pod słońcem. No zobaczcie, no! Gdyby małe prusiaczki były wiecznie małe, ja bym miała świnie w domu, naprawdę! Tylko później jest, wiecie, słabo jak one, no, rosną i są już takie duże, nie? No to już wtedy trochę średnio. Jakby mi kupę zrobiła na środku, to... Nie chciałabym jej sprzątać. Gdy otwierasz szeleszczące, to już czuję. I przybiegam, bo na pewno coś tam masz. I wezmę cię na litość, bo wnioskuję, że mi dasz, że na pewno zeżreć dasz. Gdy otwierasz szeleszczące... To czekajcie, ja wam coś pokażę z moimi psami. Proszę. Ale nie dwa, po jednym. Marzesta. To jest właśnie Lucek. Proszę. Jak ale dają, nie to bierzmy, dwa, no nie? Po jednym. Masz Esta. Esta, kulturalnie jednego
A ten to by całą paczkę, nie? Wrąbał. Słuchajcie, właśnie dużo moich zwierząt pokazuję na Instagramie, więc jeżeli was tam jeszcze nie ma, to zapraszam. Wbijajcie, oglądajcie właśnie głównie relacje. Bardzo często się też pytacie, co z moimi szczurkami? No, żyją, ale właśnie najczęściej je pokazuję w relacji na moim Instagramie, więc po prostu najlepiej wbijajcie tam i oglądajcie. Ja jestem, wiecie, totalną psiarą, ja kiedyś z nimi jeździłam też na wystawy, miałam hodowlę z moją mamą, były szczeniaczki i tak dalej, więc no, trochę w tym, wiecie, psiowym temacie siedzę. Że gościu nie chce pieniędzy, tylko woli psy. No ja też bym wolała słodkie szczeniaczki niż te jakieś pieniądze, no nie? Tylko nie wiem po co ich tyle, nie wiem, wiecie ile to sików jest? Wiecie jak małe szczeniaki sikają? Cierpliwy musisz być, cierpliwy, tak, wyrozumiały dla szczeniaczka. Jak może ty tak gryźć po nodze? Jak może? Kiedy ją zabierzemy na miejsce? Z siebie ugryzła. Ale zobacz, siebie też gryzie. Dobre to było. O! Harty. Harty to są najszybsze psy. To są chyba whippety właśnie, dokładnie. No. Moja mama jest na mnie zła, bo dzisiaj podczas jej zajęć na Zoomie zaczęłam sobie biegać po mieszkaniu tam i z powrotem. W pewnym momencie zahaczyłam nogą o ładowarkę i pociągnęłam za sobą laptopa po całym mieszkaniu. Mama zaczęła za mną biec, no to ja zaczęłam biec jeszcze szybciej. Wszyscy na zajęciach widzieli, jak mnie goni w spodniach od piżamy. Mama i tak myśli, że jestem dobrą dziewczynką. Pokazywałam wam teraz tylko Estę i Lucka, no nie? A jeszcze mam Elmusia i Efi. Elmo też jest papilonem, a Efi jest Lhasa Apso. Jeżeli chodzi o rasę, to jest taka bardzo podobna do Shih Tzu. To teraz jeszcze wam tutaj pokażę. Kto to jest Elmusz ten biały. A to jest ta czarna Efi, tylko jest trochę zarośnięta, muszę ją ogolić, bo to jest w ogóle świeży filmik, jakoś nie wiem, nagrany 3 dni temu czy coś. No właśnie, kiedy? Kiedy obstrzyżemy? Kiedyś by wypadało! Laska, i po cośmy brali taką pracę? No widzisz, ona nawet nie chce iść. Belania, idziemy. Nie, nie, może się załatwisz. Może zrobisz kupę. No nie, no ja... A ty byś chciał tak robić kupę na zawołanie, kolego? Kto by tak chciał? Kupka. No nie, no kupy nie chcę. Laska, i po cośmy brali taką pracę? No widzisz, ja bym nie chciała. Mamo, co robisz? Piję kawkę, co? To smacznej kawusi! Aż mi też. No właśnie o tym mówiłam, moje psy też potrafiły wypić kawę. Ogólnie wiecie, no raczej nie powinny, no nie? Bo to jest niezdrowe, ale nawet szczury mi piły kawę i później biegały, wiecie, takie wyspidowane. Zamówiłam czyścik do łap dla mojego psa, przyszedł różowy, mimo że zamawiałam zielony, nieważne. W każdym razie Cywil bardzo często ze spacerów przychodzi z brudnymi łapami. Dobra, ja uważam, że to jest czas na test. Nie czekając dłużej, poszliśmy na spacer i szukaliśmy najbardziej moje psy panikują, jak wiecie, muszę im obciąć pazury, a na pewno bym włożyła w coś takiego ich łapy. Wody, a następnie one by chyba po prostu zemdlały tam. Do środka, no i zrobiło się jedno wielkie błocisko, wcale nie wyczyściło to trzeba było jakoś kręcić tym jeszcze dodatkowo w środku, a nie tylko włożyć i wyciągnąć? Zamówiłam czyścik do łap dla mojego psa. Ale i tak kupię. O. Nie wolno. Standard psów. Myślę, że wolno. Ale ty już nie jesz. Nie dla psa kanapka. Zmarnujesz. No to daj chociaż gryza. Małego gryzka. Nie wolno psu kanapek. Spadaj. Uwielbiam po prostu te TikToki, gdzie pod właśnie, no jakby szczekanie psów podkładają napisy, że one niby coś mówią. Mnie to rozśmiesza mega, tylko zauważyłam, że więcej tego jest w na zagranicznym TikToku. U nas w Polsce jakoś jest tego, nie wiem, mało. Albo ja tak mało trafiam, nie wiem. Pamiętajcie też koniecznie, że jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z TikToków, gdzie
oglądam, nie wiem, i oceniam TikToki, nie wiem, czy ja tutaj oceniałam, bardziej to prawie się popłakałam i się trochę naśmiałam, ale jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, to zostawcie tutaj 20 tysięcy łapek w górę i możecie też koniecznie pisać im w komentarzach, co mam obejrzeć jako kolejne, jakie TikToki, bo ja zawsze, wiecie, tak tematycznie chcę oglądać. Ostatnio były zabawki, teraz są psy, no nie wiem, to kolejne mają być koty, czy może szczurki, czy może, nie wiem, co chcecie, wymyślcie. Prawie bym jeszcze zapomniała, że oprócz tego dużego Squeakiego mam jeszcze tutaj małe Squeaki. Squeaki Minis się nazywają. To jest małpka, ale jak wiecie, ja się trochę boję małp, więc może ją odłóżmy. Tutaj za to mamy słodkiego, różowego króliczka i no, taki milutki króliczek. Też miałam kiedyś, słuchajcie, króliczki, chomiczki, świnki morskie, króliczki, te barany też z nad uszami. Ja to wszystkie chyba zwierzęta miałam, naprawdę. Ja jestem totalnym, wiecie, maniakiem zwierząt. Teraz się trochę już uspokoiłam. Na razie, no dobra, no ostatnio, no dobra, przygarnęłam ostatnio szczury, no to nie wiem, czy się tak uspokoiłam. Chyba jednak nie. A tu mam jeszcze trzeciego Squeaky Mini z pieska i chyba go otworzę i przetestujemy, bo wiecie, jak dzisiaj tak w klimacie jesteśmy tutaj piesków, to wydaje mi się, że to będzie pasowało. Czego odpalić jakoś? O! Dobra. Może powtarzać słowa, jak tu się naciśnie, więc uwaga. Subskrybujcie Miss Agę. Hej, fajnie! Widzowie Miss Agi są super. Ej, fajnie powtarza. Super jest, tak mu trochę głowa lata, widzę. Dobra, co on jeszcze potrafi? Nadmuchiwanie. I pękł. Za trzecim razem pęka, bo to wiecie, niby też jest po prostu balon. One przypominają te, wiecie, takie, co się długie balony pompuje i się zawija i właśnie z nich się robi pieska. Niektórzy animatorzy na jakichś, wiecie, nie wiem, eventach dla dzieci takie rzeczy potrafią robić, albo klauni. Ale klauni są trochę straszni. Hej, Squeaky, weź się pożegnaj z widzami jakoś, co? No? Hej, pożegnaj się. No, pomachaj! Dobrze machasz, pięknie! Matko, tamten mi też wariuje na dole. A może jakoś razem sobie pogadacie, co? O nie! Ścigał mi się na rękę przed chwilą! No, ej! Wiecie, co ja muszę jeszcze sprawdzić? Jak moje prawdziwe psy zareagują na tego Squeakiego. Wydaje mi się, że Lucek by dostał chyba szału. On by chciał go zjeść. Ale nie wiem, jeżeli chcecie to zobaczyć, to dajcie znać, może nagram YouTube shortsa z tym, albo wrzucę na relację po prostu YouTube'ową, albo na mojego Instagrama. No, ale dajcie znać, ja się z wami żegnam, bye bye, bye bye, pa pa!